Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu Autokrytyk motoryzacyjnie. Pozdrawiam wszystkich widzów, subskrybentów. Dzisiaj kolejny odcinek techniczny opisujący kolejny samochód używany, dostępny na rynku, mianowicie Saaba 9-3, czyli samochód produkowany, zaprezentowany od 2002 roku, produkowany do 2011, a w rzeczywistości do 2015. Tutaj głównie tak naprawdę był produkowany w dwóch miejscach, w trzech, w Szwecji oraz w Austrii, kabriolet w Szwecji, w Trollhättan oraz Nyköping. Samochód to przedstawiciel segmentu D, oferowany jako dwudrzwiowy kabriolet, czterodrzwiowy sedan, pięciodrzwiowe kombi, pięcio-sześciobiegowo manualna skrzynia biegów, pięcio-sześciobiegowa automatyczna. Napęd mógł być na przednią oś lub na wszystkie koła typu AWD. Samochód ma długość około 463 cm. Kombi, kabrio trochę się różni długością, ale są to rozmiary w granicach 1 do 3 cm różnica. Szerokość to 176, wysokość to około 144 do 154 w przypadku kombi. Samochód otrzymał w testach Euro NCAP 5 gwiazdek. Bagażnik nie jest zbyt duży jak na auto segmentu D, bo tylko w sedanie 425 litrów, w kombi 419, a w kabriolecie tylko 240 litrów. Jest to konkurent takich aut jak Audi A4, BMW serii 3, Ford Mondeo, Honda Accord, Mazda 6, Mercedes C-klasa, Renault Laguna czy Peugeot 407. Co można powiedzieć o samym samochodzie? Tutaj można powiedzieć, że dokończono tak naprawdę w lutym 2015 roku zakończono produkcję całkowicie 100 egzemplarzy ostatnich Saaba 9-3. Także tutaj samochód na pewno jest oparty na płycie podłogowej General Motors razem z Oplą Vectrą C, Fiatem Cromą czy Cadillaciem BLS. Z takich ciekawostek, samochód jest dosyć bogato wyposażony, szczególnie może się podobać, powiedzmy, ten panel wygaszający, który jest w kokpicie. Wtedy widzimy tylko prędkościomierz, reszta instrumentów jest wygaszona. Zresztą historia Saaba to tak naprawdę historia firmy lotniczej, dlatego dużo takich, powiedzmy, smaczków, szczególnie we wnętrzu, jest zaczerpnięte, powiedzmy, z kokpitów samolotów między innymi. Co do silników, tych wersji silnikowych było naprawdę sporo. Większość była turbodoładowana. Tutaj podstawowy silnik 1.8 miał 122 konie, 167 Nm. Kolejne silniki już były dwulitrowe, wszystkie praktycznie, o różnych mocach doładowania, od 150 koni do 230 w wersji Hirsch. Kolejny silnik to był silnik 2.8 turbo V6 o mocy od 230 do 280 koni. No i silniki wysokoprężne 1.9 TID. Tutaj moc tych silników to od 120 do 180 koni. Ostatnim silnikiem był silnik 2.2 TID, oferowany na początku produkcji w mocy od około 125 koni mechanicznych. Samochód był w kilku wersjach wyposażenia, m.in. Linear, Arc, Vector, Aero, Griffin, Griffin Aero. Były także sporo wersji specjalnych, m.in. Jet Black, 20 Years Edition, Salomon Edition, Anniversary, Lynx, Turbo X, Black in Black, Hirsch Performance, Turbo Edition, Carlson. Tutaj tak naprawdę samochód. Ja myślę, że Saab trochę tutaj, powiedzmy,
zawdzięcza słabą popularność na rynku głównie ze względu na cenę, bo cena, powiedzmy, wersji wyposażonej średnio zaczynała się powyżej 150 tysięcy, około 160, także tutaj ceny tych samochodów były spore. Co można powiedzieć o samym Sabie? Jest to tak naprawdę auto w spółdzieli, dużo podzespołów, jak nie większość, z Opel Vectron C. Także tutaj i z Fiatem Croma, tutaj cała technologia praktycznie jest obita w markę Opla. Jedynie wykończenia, powiedzmy, dużo lepsze wykończenie, powiedzmy, wnętrza, wyciszenie samochodu, lepsze materiały powodują to, że samochód jest bardziej rozpoznawalny, powiedzmy. Co do osiągów, tutaj najsłabsze wersje rozpędzały się w okolicach 11-12 sekund do setki. Tak naprawdę silnik zaczerpnięty z Opla Vectry. Jedynym plusem jest na pewno możliwość współpracy z instalacją gazową. Dużo bardziej, powiedzmy, poszukiwane czy lepsze w eksploatacji są silniki turbo doładowane. Nawet wersje z tak zwanym niskim doładowaniem zapewniają dużo lepszą elastyczność. Najszybsze samochody rozpędzają się w okolicach nawet poniżej 6 sekund do setki. Szczególnie wersje z silnikiem 2.8 V6. Co do silników diesla, jest to także dosyć znany silnik z Alfy Romeo z Fiata 1.9 TDI, znany jako Multijet czy JTD, powiedzmy. Najmocniejsze wersje także rozpędzała się w okolicach 8 sekund do setki. No tutaj musimy zwrócić uwagę głównie na eksploatację silników diesla, czyli te samochody mogą mieć już spore przebiegi w okolicach nawet 200, powyżej 300 tysięcy kilometrów. Tutaj musimy się liczyć z tym, że filtr DPF, EGR, turbosprężarka czy układ tryskowy będzie wymagał, jak nie naprawy, to wymiany. Co do samej mechaniki, to silniki są dosyć bezawaryjne, dobrze znoszą instalacje LPG. Także naprawdę tutaj nie musimy się o to, pamiętajmy tylko o regularnych regulacjach tej instalacji, nie powinno być problemów. Co do zawieszenia, przednie zawieszenie kolumny MacPhersona, tylny to niestety układ wielowahaczowy, który jest dosyć drogi w naprawach, wymianach. Często trzeba będzie tam ingerować, szczególnie jeżeli jeździmy po nieutwardzonych drogach, jakichś wybojach, dziurach, to tutaj musimy się liczyć z tym, że będzie szczególnie tylna oś wymagać częstej, powiedzmy, czy to wymiany elementów, czy to częstszego przeglądu tych elementów. Co do skrzyń biegów, tutaj musimy się, powiedzmy, zwrócić uwagę na automatyczne skrzynie biegów. Tutaj często po przebiegu w okolicach 150-200 tysięcy, niestety skrzynia może już wymagać jakichś napraw, koszt napraw, czy to sterownika, czy powiedzmy elementów w środku, może nawet wynieść w okolicach od około 5 tysięcy w górę. Także tutaj musimy być przygotowani na to, że kupując z automatem, niestety często już ta skrzynia będzie wyeksploatowana w tych samochodach. Co do samego Saba 9.3, tutaj na pewno zarówno stylistyka wnętrza, jak i z zewnątrz może się podobać do dzisiaj. Ten samochód tak naprawdę nie zestarzał się. Może trochę zadziwiać fakt, że jako producent Saab przestał istnieć, aczkolwiek dostęp do części zamiennych jest jeszcze całkiem ok. Do zamienników samochód z mocniejszymi wersjami silnika 2.0 turbo i jeszcze dodatkowo poddane chiptuningowi może zapewniać bardzo dobre osiągi na tle konkurencji, także tutaj
te silniki na pewno się sprawdziły. Co do rozrządu, no najtańsze silniki, najmniejsze silniki benzynowe, ten wolno ssący ma napęd paskiem. Większe te silniki 2.0 turbo, tutaj rozrząd jest napędzany łańcuchem. Niestety koszt wymiany łańcucha rozrządu, jeżeli będzie taka konieczność, to też kilka tysięcy złotych, także tutaj na to powinniśmy zwrócić uwagę. Co do zalet, na pewno bardzo dobre właściwości jezdne, niezawodne silniki znoszące instalacje gazowe, zarówno silniki diesla, jak i benzynowe, raczej nie mają jakichś, powiedzmy, takich standardowych usterek. Głównie zajmuje się tym eksploatacja, powiedzmy. Kto szuka wrażeń, powinien wybierać najmocniejsze silniki 2.8 turbo V6 czy 2.0 turbo o mocy ponad 200 koni mechanicznych. Dosyć dobre wyposażenie na tle konkurencji. Na pewno unikalność samego samochodu także powoduje, że będziemy zwracać na siebie uwagę. Jeżeli ktoś szuka takiego samochodu, to nie powinien być zawiedziony. Co do wad, na pewno wnętrze, powiedzmy, plastiki tutaj mogą już wydawać jakieś dźwięki, szczególnie w najstarszych egzemplarzach. Musimy zwrócić na działanie elektryki, elektroniki. No i tylne zawieszenie, które jest dosyć skomplikowane, powoduje, że koszty napraw także nie należą do niskich. Ogólnie samochód na pewno wybija się na tle konkurencji ciekawą stylistyką i dosyć ciekawym wnętrzem. Także to by było na tyle odnośnie Saba 9.3. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam wszystkich widzów, subskrybentów. Zapraszam do subskrybowania kanału, oglądania następnych odcinków z cyklu Autokrytyk. Do usłyszenia.